Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na pierwszej prezentacji dzisiaj z tematów związanych z produktami firmy SUSE. Ja nazywam się Jarek Śliwiński, jestem inżynierem wsparcia sprzedaży, a taki ładny tytuł, jaki mam ostatnio, to jest Senior Solutions Architect. Ze mną jest Emil Niwiński. Emil również jest architektem i będziemy razem dzisiaj próbowali Państwu pokazać coś praktycznie. Doszliśmy do wniosku, że prezentacji to Państwo zobaczą bardzo dużo dzisiaj. Więc stwierdziliśmy, że spróbujemy zrobić tak, żeby te prezentacje nasze były krótkie, a większa część była związana bardziej z takim pokazem praktycznym. A jak to przy pokazach praktycznych, coś może pójść nie tak, więc może być bardzo wesoło, zresztą na to liczę. Tematem naszego dzisiejszego spotkania pierwszego jest generalnie podejście GitOpsowe w środowiskach kubernetesowych. I tutaj będziemy mówić o kwestiach automatyzacji procesów w klastrach kubernetesowych, używając produktów oczywiście z naszego portfolio, czyli taki moduł, który jest częścią rozszerzeniem Ranchera. Mam nadzieję, że Państwo już tego Ranchera troszeczkę znają. Jeśli nie, to też nakreślę jakiś podstawowy rys. Czym ten Rancher jest? Narzędzie nazywa się Fleet. No i w ramach praktycznych zajęć będziemy próbowali tego Fleeta pokazać, jak on działa, w jaki sposób możemy tymi klastrami sterować, procesami. Przy okazji będę Państwa próbował wciągnąć w jakąś dyskusję. Mamy tutaj kilka kameleonów, którymi będę Państwa próbował trafić w czasie naszej prezentacji. To może zacznijmy. Zacznijmy od takiego ogólnych podstaw. Pipeliny CI/CD. Generalnie przechodzimy od razu jak gdyby do takiego już tematu, że tak powiem, nie podstaw, tylko od razu przechodzimy do pipeline'ów, dlatego że ten temat jest nieodmiennie związany z nowoczesnym systemem czy sposobem powoływania aplikacji, wdrażania aplikacji w oparciu o kontenery, mikroserwisy. No i generalnie ten cykl życia, ja jestem przekonany, że ci Państwo, którzy już mieli jakieś doświadczenie z Kubernetesa, to już ten cykl przynajmniej jeśli nie w praktyce używają, to przynajmniej mają świadomość, że one są bardzo często związane i prędzej czy później do nich będziemy się odwoływać. Taki typowy cykl życia CI/CD, no to mamy typowo na początku integrację, tutaj generujemy kod, ten kod komitujemy. Oczywiście procesy związane z akceptacją, analizą, sprawdzeniem. Trafia nam to potem na testowanie. Potem mamy różne typy testowania oczywiście. I ta pierwsza warstwa to jest właśnie taka warstwa budowania. Potem jak już mamy ten kod wygenerowany w ramach naszych imidży, umieszczony w repozytoriach, no to przechodzimy do etapu, w której ten kod jest wykonywany. On będzie, generalne podejście jest takie, że kod, może, który jest generujemy, może być wykonywany w różnych środowiskach, w różnych klastrach, w różnych sytuacjach, wobec czego będziemy musieli mieć możliwość customizacji potem już tego kodu. No i tutaj zwykle działają procesy związane właśnie z tym continuous deployment. Przepraszam. To, co Państwo już wiedzą o pipeline'ach CI/CD, to pewnie to też, że jest to związane z takim podejściem, to jest nawet cały cykl. Mówimy generalnie o DevOpsach. To nie jest tylko prosty proces, ale to jest zbiór procedur, czasami nawet relacji międzyludzkich, procedur wewnątrz firmy. Można powiedzieć, że jest to nawet kultura, gdzie te wszystkie procesy, produkty są ze sobą związane po to, żeby dewelopować kod w lepszy, wydajniejszy sposób, dostarczać potencjalnie lepsze produkty, przynajmniej z punktu widzenia marketingowego. DevOps samo w nazwie ma dość ciekawe dwa moduły. Dev, czyli od developmentu, i Ops od operations. No i jeśli ktoś już trochę w IT działa, to wie, że te dwa elementy ze sobą często nie do końca współdziałają we właściwy sposób. Następuje coś takiego, że są elementy niezrozumienia pewnych procesów. Jest taki rozdźwięk pomiędzy właśnie samym rozwojem, operacjami, a utrzymaniem infrastruktury i często interes działu deweloperów jest troszeczkę inny niż to, co dostarczają mu dział odpowiedzialny za operations. Ten jest zwykle nastawiony na stabilność środowisk. Deweloperzy chcą szybciej generować nowsze wersje, wprowadzać nowe funkcjonalności. Więc mamy coś takiego, co nazywa się confusion wall po angielsku. A tutaj można przetłumaczyć to jako ściana, przepraszam, nie powinienem chyba tego dotykać. Ściana zamieszania, czyli mamy różnicę pomiędzy tym, co jest w interesie jednego działu i drugiego. Wobec czego jak
Jak do tego podejść? No zobaczymy, że są pewne metody, żeby jeszcze bardziej zbliżyć te dwa obszary ze sobą. To teraz mam pytanie do Państwa. Czy development, czy w ogóle deployment z pipeline'ów to jest dobry pomysł? Jak sądzicie? No jasne, no jak żeby inaczej? No pewnie, że dobry, no przecież w tym kierunku idziemy, tego oczekujemy. Wobec czego te procesy będziemy próbowali również przenieść na warstwę operacyjną. I tutaj dochodzimy do tematu automatyzacji procesów właśnie związanych z utrzymaniem naszego środowiska. W zasadzie to ja mam trzy ekrany, nie wiem na który patrzeć. Więc jak będziemy chcieli to automatyzować? No przede wszystkim z punktu widzenia dylematów, to co będziemy chcieli osiągnąć, no to jest na przykład możliwość dynamicznego tworzenia środowisk, taki, żeby to środowisko miało właśnie własny na przykład portal dostępowy dla określonej grupy użytkowników, jakiś departament ma projekt, szybciutko tworzy środowisko, oni mogą sobie w tym własnym środowisku działać, implementować te komponenty, które im są potrzebne. Często jest tak, że jedno środowisko to będzie wiele komponentów, tak? Wystawiamy klaster, do tego klastra nagle się okazuje, ileś tam komponentów będzie musiało być dodanych po to, żeby na przykład aplikacja mogła sobie działać, czy mogła być testowana. Inny dylemat, no to kwestie związane z uprawnieniami, dostępami, czy tak zwanym pojedynczym źródłem prawdy, single source of truth. Co ma być narzędnym elementem? Czy manualna interwencja operatora na klastrze, a może konkretny zestaw narzędzi, który używamy, czy jedno narzędzie, w którym przechowujemy wszystkie konfiguracje, to też musimy sobie z tym, w pewien sposób musimy do tego podejść i odpowiedzieć, co ma być tym naszym pojedynczym źródłem prawdy. Łatwość utrzymania środowisk czy aplikacji przez dużą grupę użytkowników. No to jest naturalny proces w dużych organizacjach. Jeśli chodzi o działy developmentu, to pewnie Państwo sami wiecie, to jest zwykle duża grupa ludzi, określone procesy, uprawnienia, dostępy, kwestie akceptowania poszczególnych kroków i tak dalej, i tak dalej. Chcielibyśmy również w przypadku automatyzacji, żeby te procesy były w pewien sposób spójne. No i regularne poprawki bezpieczeństwa, częste aplikowanie właśnie zmian, możliwość właśnie takiego dynamicznego poprawiania, bądź nawet wycofania się, kiedy na przykład coś nam nie wyjdzie. No i dostępność naszych środowisk na jak najwyższym poziomie, tak? To byśmy chcieli osiągnąć. A z drugiej strony mamy co? Jak tą automatyzację zaaplikować? Mamy do wyboru oczywiście mnóstwo narzędzi automatyzujących, takie jak chociażby Terraform, Ansible i reszta, która jest tutaj wymieniona na liście. Bardzo często używając ich i podchodząc klasycznie do takiego zarządzania infrastrukturą, musimy mieć jednocześnie wiedzę z zakresu programowania, ale jednocześnie znać też bardzo dobrze aspekty związane z samą infrastrukturą, czyli praktycznie nawet do poziomu sprzętu. Znajomość cyklów życia i implementacja cyklów życia właśnie aplikacji w ramach CI/CD, przepływy deweloperskie, przepływ produkcyjny, czyli tak naprawdę pipeliny. No i częstym problemem jest też brak standardu orkiestracji, jeśli chodzi o infrastrukturę, Infrastructure as a Code, czyli IAC. Jak to wszystko, że tak powiem, pożenić, w jakim kierunku powinniśmy pójść? No więc, jak wiemy, partie zawsze wyznaczają nam jedynie słuszny kierunek i tym kierunkiem jest obecnie GitOps, jeśli chodzi o automatyzację. Dlatego, że jeśli popatrzymy na historyczny rys, no to na początku podstawowe narzędzia, jakieś podstawowe rzeczy, które robiliśmy automatyzując za pomocą Shella, Basha, potem mamy właśnie elementy typu Ansible, trochę wyższy poziom już zarządzania infrastrukturą, na przykład infrastruktura jako Core, czyli Terraform, ale GitOps bardzo dobrze się sprawdza właśnie w tym obszarze. Za chwilę też będę próbował powiedzieć, dlaczego akurat on się bardzo dobrze sprawdza i pokazać nawet. I to jest taki kierunek, który obecnie widzę jest bardzo szeroko, szeroko używany, bo w zasadzie większość klientów, z którymi mam kontakt, to używają już w jakiś sposób w większym stopniu, ale już tych koncepcji i narzędzi GitOpsowych używają. Więc GitOps jest potencjalnie jednym z najprostszych rozwiązań, szczególnie dla tych, którzy mają już rozwinięte swoje własne pipeliny CI/CD. Dlatego, że zgodnie z tym, co tutaj Państwo widzą, GitOps pozostaje cały czas, znaczy Git jako taki pozostaje jak gdyby w centralnym miejscu, czyli mamy tutaj klasycznie od strony górnej, mamy ten proces, kiedy deweloper składa żądania,
tak? Potem generuje kod, następuje umieszczenie tego kodu w pipeline, potem tworzy się odpowiedni image na poziomie repozytorium, tak? Czyli procesy związane z zatwierdzaniem, scaleniem do repozytorium. Jeśli następuje zmiana, to bardzo często też mamy automatyczne procesy, które umożliwiają nam kompilację, już wysłanie nawet tego, integrację już tego na poziomie samej infrastruktury, po prostu z imidża na poziomie infrastruktury klastra. Elementem, który jest tutaj dodany do tego, to teraz bardzo często jest tak, że w przypadku, kiedy ten kod będzie wygenerowany, do tego, żeby go uruchomić, musimy go jeszcze dodatkowo skustomizować. No i możemy oczywiście do tego stosować różne metody, ale jedną z metod, o której właśnie dzisiaj mówimy, to jest podejście GitOpsowe, czyli będziemy przechowywać te elementy, które będą customizowały mi właśnie ten kod, który będzie normalnie dostępny z repozytoriów, to mogą być czarty, helmowe i tak dalej, będziemy go customizować na poziomie właśnie dodatkowych komponentów, czyli na poziomie swoich pipeline'ów, tylko właśnie na poziomie GitOpsowym. Tak? Czyli Continuous Development, ściągany jest image, dodatkowo my już prekonfigurujemy wcześniej odpowiednie atrybuty i w prosty sposób ten kod jest uruchamiany już na docelowym środowisku. W jaki sposób to nam daje, jakie to daje nam zalety? No przede wszystkim prostota, to Państwo też zobaczą, na początek te większość takiej podstawowej customizacji przy implementacji standardowych imidży to jest mały plik YAM 20-50 linii, w których wystarczy podać pewne elementy. Otwartość. No otwartość jest pod tym względem, że po pierwsze cała ta infrastruktura jako kod jest generalnie zintegrowana nam już z częścią gitowską, którą mamy już pod swoją, pewnie już mamy te procesy zaimplementowane, role by access control, wszystkie uprawnienia i tak dalej, wszystko mamy już zdefiniowane, więc jest to rozszerzenie tego, czego już mamy. Możemy to w prosty sposób udostępnić większej liczbie użytkowników do tego, żeby z tego korzystali. Mamy odpowiedni proces kontroli odpowiedzialności, to też jest związane z tym airbagiem, o którym mówiłem. Możemy to skalować w prosty sposób, między innymi właśnie to nasze narzędzie też świetnie się do tego sprawdza. Czy jedno środowisko, czy 10 tysięcy środowisk. Narzucanie pewnych standardów, wymuszanie pewnych elementów, które mają się automatycznie uruchamiać w każdym nowo powołanym środowisku, będzie po prostu bardzo proste, w zasadzie ta sama robota. No i bezpieczeństwo. Proste procesy, przejrzyste, jasne, powodują, że ten poziom bezpieczeństwa nam się zwiększy. Jak to wygląda trochę z innej perspektywy? No mamy tutaj taki standardowy cykl tworzenia aplikacji na poziomie deweloperskim. Tak, potem mamy cykl właśnie ten związany z automatyzacją, przepraszam. Potem ewentualnie przechowywanie artefaktów, czyli zwykle rejestr, potem ewentualnie w zależności od sposobu potem uruchamiania tych aplikacji, czy to będą config mapy, czy to będą czarty helmowe, to w zasadzie z punktu widzenia GitOpsa to będzie tożsame. No i mamy tą część operacyjną. Na tym etapie dodatkowo na naszym repozytorium gitowskim składujemy sobie odpowiednie pliki konfiguracyjne, które w momencie, kiedy następuje aplikacja danego kodu z imidżu na klaster, one będą odpowiednio skustomizowane i zostanie uruchomiona konkretna wersja już pod konkretne zastosowanie, dostosowana do konkretnego wymogu czy środowiska, w którym egzystuje, tak? Bo możemy mieć klastry już, nie wiem, w chmurze, lokalnie, gdzieś w Edge'u, jakieś rzeczy i to możemy używać tych samych imidży, tylko je customizować w zależności od potrzeb. Jakie wybory przed nami stoją, jeśli będziemy chcieli skorzystać czy zastosować tą koncepcję GitOpsową? No to przede wszystkim musimy wiedzieć, w jakich formatach GitOps się najczęściej stosuje. Najczęściej te formaty są natywne dla Kubernetesa, czyli mamy Helma, mamy Customize i zwykły, klasyczny YAML. W zasadzie za pomocą tych trzech komponentów w dowolny sposób je możemy ze sobą kombinować, będziemy w stanie tym procesem zarządzać. Strategie wersjonowania możemy mieć różne, w zależności od tego, jak zorganizujemy sobie właśnie nasze środowisko gitowskie, czy to będzie folder, czy na poziomie branch'a, czy konkretnych repozytoriów, w zależności od potrzeb możemy to sobie rozłożyć. Ważnym elementem, tu mój kolega, który jest specjalistą właśnie od tych procesów gitopsowych, on zawsze podkreślał, że należy zwrócić uwagę na
procesy związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem sekretów, szczególnie przy procesach GitOpsowych, więc tutaj też ważne jest zastosowanie konkretnego narzędzia. No i oczywiście potem już wybór konkretnego narzędzia, którego Państwo będą chcieli korzystać. I teraz najbardziej popularne, no to Argo CD, Flux i nasz pośrodku rodzynek, czyli Fleet. To są narzędzia, które najczęściej są stosowane. Zresztą z samego Fleeta też wiem, że są klienci już nawet u nas, chyba nawet na tej sali, którzy z tego korzystają. Co ciekawe, ważną rzeczą właśnie przy podejściu GitOpsowym jest to, że w momencie, kiedy używamy jednego narzędzia i z jakiegoś powodu chcielibyśmy się zmigrować, ten proces jest stosunkowo prosty, dlatego że zasada działania jest podobna. Koncepcje są podobne, tak naprawdę przejście z jednego na drugie jest stosunkowo proste. My oczywiście porozmawiamy sobie o Fleecie, dlatego że Fleet jest częścią środowiska rancherowego, więc mają Państwo go jak gdyby w pudełku, nic nie trzeba dodawać, a jak zobaczycie za chwileczkę podczas demonstracji, zobaczycie, że ten proces jest bardzo prosty, jeśli chodzi o sam sposób użycia i wdrożenia go. A dlaczego to jest ważne? Występuje... Szczególnie w środowiskach kubernetesowych występuje coś takiego jak problem śnieżynki. Tu znalazłem takiego właśnie fajnego mema, że zacznij od prostego, małego klastra kubernetesowego, a efekt jest jaki? A potem mamy cały zestaw narzędzi, bez których nie możemy żyć. I w zasadzie potem okazuje się, że ten klaster, czy klastry, bo bardzo często sposób powoływania klastrów, łatwość tworzenia tych klastrów powoduje, że będziemy ich generować dużo. Wobec czego będziemy chcieli też standaryzować, automatyzować procesy. Jeśli ktoś zwróci się do mnie, potrzebuje mi środowisko pod testy takie i takie, to ja jestem w stanie za pomocą jednego template'a wygenerować klaster, a za pomocą właśnie narzędzi chociażby właśnie GitOpsowych od razu w zasadzie narzucić pewne zasady, compliance, wybór konkretnych narzędzi, tak że deweloperzy dostają środowisko gotowe do pracy i mogą sobie w nim działać. Chciałem wspomnieć na jedną rzecz, znaczy w zasadzie już trochę o tym wspomniałem, tych klastrów będzie bardzo dużo. Są różne podejścia, ale generalnie ja to bardzo często widzę. Zaczynam od jednego klastra, a jak się ma już jeden klaster, to już poszło. I potem zaczyna być właśnie problem związany, jak tym wszystkim, jak to scentralizować, jak tym zarządzić. Z naszego punktu widzenia, no my mamy naszą platformę, to już nie jest pojedyncze narzędzie, nazywa się to Rancher. Nie będę dzisiaj za dużo mówił o rancherze, króciutko tylko podczas demonstracji pokażemy na przykład proces, jak rancher tworzy klaster na szybciutko. Będziemy jeden z klastrów dodawać jeszcze do naszej konfiguracji. Generalnie rancher jako platforma służy do zarządzania w zasadzie dowolnym środowiskiem kubernetesowym. Od kwestii infrastruktury, czyli powoływania samych nodów, klastrów w różnych środowiskach, i w środowiskach chmurowych, i on-premises, i wirtualizacyjnych, i edge'owych. Zarządza całym cyklem życia, plus dodaje mnóstwo elementów, które powodują, że całą platformę centralnie zarządzamy, niezależnie od tego, czy ona jest tylko z komponentów naszych, czy one były zaimportowane z komponentów firm trzecich. My możemy zaimportować i zarządzać każdym klastrem kubernetesowym, który jest zgodny z certyfikacją CNCF. Oczywiście tych komponentów jest więcej. Dzisiaj jeszcze, zapraszam już wstępnie, będę jeszcze o tym mówił, za godzinę mamy... No, może mniej niż godzinę, mamy drugą prezentację związaną z kwestiami bezpieczeństwa w Kubernetesie, więc trochę pochylimy się bardziej nad takim narzędziem New Vector. Jeszcze chciałem wspomnieć o jednej rzeczy dla tych, którzy może Ranchera do końca nie znają. Rancher jest oprogramowaniem, tak jak całość oprogramowania kubernetesowego z firmy SUSE, jest absolutnie produktem open source'owym, takim pozostanie, jest dostępny w wersji darmowej, ale również dla organizacji enterprise'owych, dla firm oferujemy wersję z odpowiednim poziomem wsparcia, bezpieczeństwa, serwisów dodatkowych i ta wersja nazywa się Rancher Prime. Dodatkowo jeszcze chciałem podkreślić, że za pomocą Fleeta, nawet jeśli używamy Argo CD, bo to jest bardzo często używane narzędzie, jeśli chodzi o procesy GitOpsowe, możemy sobie na przykład zdeployować i wymusić już chociażby komponenty Argo CD na naszym klastrze właśnie za pomocą inicjalnego użycia Fleeta. Jedno drugiego nie wyklucza. Czym jest sam Fleet? Sam Fleet z punktu widzenia komponentów to jest, przede wszystkim składa się z głównego silnika do zarządzania i wdrażania kontenerów, czyli na poziomie klastra mamy po prostu agenta. Za pomocą tego agenta powoływane są potem różne
zasoby, może w ten sposób. On generalnie kontroluje ten proces właśnie GitOpsowy. A drugi to jest właśnie kwestia związana z Deployment Managerem. I za pomocą jego właśnie możemy sobie użyć różnych formatów, to już o tym mówiłem, między innymi YAML-a, chartów, plików Customize. Możemy sobie właśnie konfigurować to, czego odczekujemy, żeby automatyczny sposób Fleet wyegzekwował nam na klastrze, uruchomił procesy, dodał zasoby, uruchomił jakiś kontener. Więc to są dwa główne komponenty, jak gdyby z punktu widzenia takiego formalnego, bo za chwileczkę zobaczycie, z punktu widzenia działania, to Fleet jest oczywiście dostępny, jak wszystkie nasze produkty, jest jako niezależny, można go ściągnąć jako osobny komponent i zainstalować na każdym klastrze, ale jeśli macie środowisko rancherowe, to interfejs Fleetowy jest wbudowany w ranchera i stamtąd sobie w prosty sposób możemy konfigurować te rzeczy. Tak naprawdę po stronie ranchera będziemy konfigurować właśnie parametry dla Fleeta, a resztę operacji będziemy wykonywać już na naszym repozytorium gitowskim, po prostu w plikach YAML. Więc tu macie przykład takich kilku właśnie etapów, czyli właśnie tworzenie workspace'ów, tworzenie repozytoriów, czyli tworzenie, może definiowanie, bo te repozytoria będą już gdzieś, one już będą, już są stworzone, już gdzieś egzystują, tylko musimy je zdefiniować, żeby Fleet wiedział, skąd ma pobierać sobie informacje i potem je egzekwować, już tak zwane bundle. No dobrze, starałem się, żeby było w miarę krótko, ale to różnie mi z tym bywa, więc przejdziemy teraz do części praktycznej. Teraz nastąpi etap przełączenia, także poprosimy pana tam właśnie o przepięcie kabelka, bo ja przekażę Emilowi kabel HDMI. I za chwilę powinniśmy mieć już dostęp do konsoli. Emil będzie, ja będę opowiadał, a Emil będzie w praktyce to egzekwował. Będziemy się przełączać pomiędzy dwoma interfejsami, czyli pierwsza tutaj macie Państwo, widoczny jest to interfejs Ranchera, mamy tutaj kilka klastrów stworzonych. Na dzień dobry nas interesuje ten klaster AWS OSD, czyli on jest na platformie AWS-owej. OSD, Open Source Day numer 1. Ten klaster jest tak naprawdę bardzo prosty, jeden node, bo robimy tylko demonstracyjnie, po to, żeby jak gdyby pokazać procesy, a więc klaster ma tak naprawdę, że tak powiem, zupełnie taką podstawową konfigurację. Teraz, żebyście Państwo zobaczyli, jak z poziomu ranchera to się odbywa, to Emil teraz uruchomi nam proces tworzenia nowego klastra, bo będziemy pod koniec naszej demonstracji potrzebowali drugiego klastra, żeby pokazać właśnie, w jaki sposób pewne procesy, czy uwspólnianie konfiguracji może w prosty sposób przejść z jednego klastra na grupę klastrów. W naszym przypadku używamy sobie pojedynczego noda na Amazonie, czyli tak naprawdę tworzymy sobie VM-kę jako EC2. Jeden nod, nazwa klastra pewnie właśnie będzie coś z OSD, chyba że w międzyczasie Emil coś wymyślił nowego, więc będzie OSD2. Podamy nazwę puli, nod 1. Maszynę damy sobie 4 kory, 16 giga RAM-u. No i wybieramy, podepniemy do sieci, bo to zwykle wtedy trochę lepiej działa. No i w zasadzie to tyle. Jak widzicie Państwo, reszta parametrów oczywiście można zmodyfikować, wersję Kubernetesa, dodatkowe ustawienia, to w rancherze jest tego mnóstwo. Nam nie potrzeba do dzisiejszego pokazu nic więcej, więc tworzymy sobie taki klaster. Zobaczymy, że ten klaster nam będzie się tworzył. W międzyczasie powinno potrwać na AWS-ie około 4-5 minut i jednonodowy klaster będzie gotowy. Wobec czego tak, jak będzie wyglądał teraz ten nasz proces? Otóż mamy oczywiście na poziomie Gita, mamy już swoje repozytorium, w którym mamy przygotowane część plików, które będą nam potrzebne do naszej dzisiejszej prezentacji, więc mamy też ten klaster AWS OSD1. I tutaj właśnie Emil pokazuje Państwu, tu mamy, jest ten, generalnie ten repozytorium jest publiczne, pod koniec naszej prezentacji są linki, można sobie tam potestować, pobawić się, parę rzeczy ciekawych będzie. No i tu widzimy, mamy różne podfoldery, w których właśnie umieszczone są pliki Fleet YAML, które będą nam właśnie customizowały te procesy po stronie klastra. Zaczniemy od tego, że żeby uruchomić sobie takie podstawowe komponenty, no co jeden z podstawowych komponentów na klastrze Cert Manager, tak? Standardowo certyfikatami będziemy zarządzać. Oczywiście tego możemy go implementować w różne strony,
jak Państwo pewno wiedzą, my wykorzystamy dzisiaj do tego Fleeta. Żeby uruchomić Cert Managera za pomocą Fleeta, potrzebujemy tak naprawdę dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz, czyli na poziomie sekcji fleetowskiej, czyli w Continuous Delivery, tak, utworzymy sobie repozytorium. W tym repozytorium tak naprawdę zdefiniujemy repozytorium, w którym mamy pliki, które będą potrzebne do implementacji i customizacji deploymentu Cert Managera. W naszym przypadku, pewnie jeśli ktoś ostatnio instalował, może widzieliście, że Cert Manager trochę tam te procedury pozmieniał, uprościł. My używamy jeszcze tej metody, że na początku aplikujemy CRD, czyli Custom Resource Definition, a potem z Helma powołujemy już samą aplikację. Wobec czego, co robi w tej chwili Emil? Emil nam definiuje, gdzie jest nasze repozytorium. Pierwsze nazywa się AWS CRD, bo w nim zdefiniujemy, gdzie są moje pliki CRD. Jak widzicie, tu jest ten adres w repozytorium URL, jest po prostu adres naszego repozytorium. W sekcji, w sekcji Watch, co będziemy obserwować? W naszym wypadku wybieramy, że będziemy obserwować branch i ten branch, w którym umieszczone są nasze pliki konfiguracyjne, to jest AWS Test. No i to w zasadzie, tu jest jeszcze parę innych opcji, nie będę o wszystkich mówił, bo byśmy pewnie nie skończyli w ciągu godziny. Dodajemy ścieżkę, gdzie w ramach naszego repozytorium konkretny plik Fleet się znajduje. I on się znajduje tutaj właśnie w sekcji CRDS, czyli ta ścieżka to będzie tak naprawdę Fleet łamane przez CRDS. I możemy przejść na następną stronę. Przepraszam, znowu się dotknąłem mikrofonu. W następnej stronie mamy już teraz wybór klastra, więc tutaj w sekcji Deploy To będziemy się tą sekcją jeszcze bawić za chwilę. Na razie wybierzemy sobie nasz klaster AWS OSD. No i co? No to spróbujmy, co nam z tego wyjdzie. Widzimy, że zmienił nam się status definicji repozytorium na Active. Widzimy, że w sekcji tej pierwszej Bundles on rozpoznał, że tam były już konkretne konfiguracje, czyli bundle. I widzimy, że w tej chwili on sobie odświeża. Widzimy też, że przez chwilę w sekcji Conditions status Ready nie był aktywny. W tej chwili jest. No co to spowodowało? Generalnie zdefiniowaliśmy, jakie CRD-ki mają się znaleźć na klastrze. Więc jeśli teraz Emil przełączy się na klaster i pokaże nam właśnie za pomocą kubectl-a getcrd, to zobaczymy, że te CRD-ki, które są tu zdefiniowane po prawej stronie, są ich nazwy, będą widoczne i są już na poziomie klastra. CRD. I jeszcze bym, tak, aha. No ich jest tam sporo, jakbyśmy sobie przeszukali, to zobaczylibyśmy, że one są dokładnie już na poziomie klastra. Cert, chyba wystarczy, grep cert. Tam większość ma w nazwie cert. No dobrze, to pierwszy krok mamy zakończony. Wrzuciliśmy CRD-ki za pomocą Fleeta. Tak naprawdę spowodowało to, że Fleet, mając zdefiniowane repozytorium, odwołał się do tego repozytorium, znalazł konkretny plik, w pliku mieliśmy to, co mu potrzebne, zaaplikował, zaraportował o sukcesie. Dobrze, to odpalmy sobie jakąś aplikację. Utworzymy sobie dla sekcji aplikacji, czy w zasadzie to pierwsza to będzie systemowe, my chyba to tak ładnie nazywaliśmy, czyli system. Dodajemy sobie AWS system i tutaj, ponieważ zakładamy, że w ramach systemowych tych aplikacji chcemy, żeby na klastrze był Cert Manager i jeszcze chyba dodamy NFS Provisionera, tak żeby było więcej, bardziej na bogato, to dodamy dwie ścieżki, Fleet i tu będzie po prostu cert-manager. I jeszcze druga ścieżka to będzie Fleet i tu będzie chyba nfs-server-provisioner, ale to chyba łatwiej skopiować, żeby się nie pomylić. Więc widzicie, proces jest ten sam, wskazujemy na to samo repozytorium, klikamy Next, wybieramy nasz klaster. No i znowu przełączamy się, możemy sobie nasz widok zobaczyć, w bundlach zobaczyć, co jest, powinny one się pojawić. Generalna zasada działania jest taka, że Fleet odpytuje sobie co 15 sekund to, co się dzieje na repozytorium. Jeśli coś tam właśnie przed chwilą mu dodaliśmy, no to zwykle maksymalne opóźnienie jest około 15 sekund, zanim on to zobaczy, zacznie aplikować. Ten proces oczywiście można po różnych menu przełączać się
zobaczyć, co tam mu jeszcze brakuje. To widzimy, że zaaplikował. Jeśli teraz sprawdzimy, Emil zaraz pokaże nam na poziomie klastra tego naszego, jakie mamy uruchomione deploymenty, to zobaczymy, że między innymi właśnie w workloadach to deployments będzie między innymi i Cert Manager, i NFS Provisioner. Tak, widzimy, że one są uruchomione. No dobrze, no ale to było jak gdyby podstawy. Cert Manager za dużo nie potrzebuje, NFS Provisioner też za bardzo nie. Spróbujmy odpalić coś, co będzie od nas wymagało czegoś więcej. Na przykład kustomizacji, dostosowania do danego środowiska. Więc zrobimy to w ten sposób, że utworzymy sobie nowe repozytorium, i to repozytorium będzie się nazywało apps, bo w ramach tego repozytorium znowu teraz dodamy aplikację. Ta aplikacja nazywa się cow demo, czyli demo krowie. Nawet powinno nam się potem jakieś ładne GUI pokazać. Zaraz tutaj właśnie zobaczycie, będzie tutaj, dodajemy ścieżkę fleet/cow demo. Wybierzemy nasz klaster. Proszę zobaczyć, może ktoś zauważył. Tam w międzyczasie już się pojawił ten nasz drugi klaster, który tworzyliśmy na początku, on już jest w tej chwili dostępny. Wybieramy na razie ten nasz pierwszy, klikamy Next. No i to jest ten moment, w którym musimy chwileczkę poczekać, dlatego że no znowu w definicji mamy zdefiniowane, zobaczymy to za chwilę, przejdziemy sobie na Gita, żeby Państwo zobaczyli, jak to wygląda. Zdefiniowane jest repozytorium helmowe, jak i chart. Stąd właśnie mamy tutaj plik. Proszę zobaczyć, na początku w górna to jest linia czwarta, mamy repozytorium, potem mamy wersja czarta, 5.6, nazwa czarta, wersja, a potem jest parę elementów, które będziemy musieli jeszcze do nich wrócić. Pokaż Emilu, jeśli możesz, czy nam to z punktu widzenia Gita, czy nam to się odpaliło, bo rozumiem, że na tym ekranie gitowskim mamy sytuację na zielono, czyli tak jak powinno być. Ale proszę zobaczyć jedna rzecz. Żeby ta aplikacja nam się uruchomiła, potrzebny nam jest ingres, jak to w Kubernetesie. Oczywiście powiedzmy, że wybraliśmy akurat, że będziemy to robić za pomocą ingresu. Proszę zobaczyć, co tu jest nie tak. Domena. No właśnie. Czy myśmy tą domenę gdzieś specyfikowali? Nie, dlatego że w ramach czarta, to co widzicie Państwo w środku, w tym czarcie, w linia czwarta, tam gdzie jest zdefiniowany czart, to jest ten element, który na etapie uruchamiania tego właśnie czarta trzeba by skustomizować. Teraz tą kustomizację musimy zrobić dla naszego klastra. Co będziemy potrzebować, żeby wystawić tę usługę z punktu widzenia naszego klastra? Ja jeszcze podpowiem może tak, że używamy, pewnie widzicie, używamy takiej publicznej domeny, która konwertuje adresy IP na po prostu na hostname, to jest sslip.io. Co potrzebujemy? Za to będzie Kameleon. Co nam jest potrzebne do tego, żeby wystawić publiczne IP? Jaki kolor, bo są do wyboru? Mogę rzucić? Dobrze, publiczne IP. Dobra, drugi Kameleon będzie, jeśli ktoś zna Ranchera, trochę wiem, że gdzie te IP mam znaleźć? Emil nie pokazuje jeszcze. Gdzie to IP znajdę w Rancherze? Na poziomie, ewentualnie na poziomie klastra. Za pomocą kubectl-a. Też będzie Kameleon za to. W serwisie? No. Generalnie powiem tak, w przypadku naszego klastra najprostsza metoda to będzie sprawdzenie adresu IP naszego noda, bo mam klaster jednonodowy. Tak? Gdybym miał klaster wielonodowy, najprawdopodobniej bym miał uruchomiony jakiś load balancer i odwoływałbym się poprzez load balancer, nie? W naszym przypadku, że klaster jest jednonodowy, nie bawimy się w żadne load balancery, musimy to znaleźć na poziomie noda i właśnie tutaj Emil pokazuje. Co?
Ty już masz kameleona. I teraz tak, zobaczcie, co musimy wyedytować. Tutaj mamy przede wszystkim od linii 15 mamy sekcję Target Customization. Ta sekcja jest bardzo ważna, dlatego że ona na podstawie selektorów jest w stanie nam wybrać i narzucić dodatkowe parametry konfiguracyjne, które mają jak gdyby nadpisać pewne wartości, które wynikają tutaj akurat z helma. I teraz zobaczcie, w linii 15 zaczynamy customizację, mamy nazwę, nasza customizacja nazywa się pierwszy cluster, first cluster. Tu nawet mamy podpowiedziane, że musimy zmienić adres IP, tak żeby nam się po stronie ingresu pojawił odpowiedni hostname. No i teraz tak, Emil już zmienił, więc mamy w sekcji host. Teraz tak, co jeszcze musimy zmienić? Ewentualnie może ktoś już się dopatrzył, bo jedna rzecz w tej customizacji... Kto powiedział pierwszy cluster name? Proszę. Musimy dopasować tą sekcję customizacji do naszego klastra. Nasz klaster to jest AWS OSD1, tak, żeby on wiedział, że do niego ma się odwołać. No to co, robimy commit i zobaczymy, czy nam to ruszy. No nie, jeszcze jest example. Może pokaż na poziomie Flita, czy on zaaplikował nam te zmiany, bo tego żeśmy nie pokazywali. Bo generalnie chcieliśmy jeszcze tak pokazać, że przełączając się szybko będzie widać, jak on tam we Flicie ściąga, zmienia, tam ten status się zmienia, za chwilę znowu wysyła niebieski. Emilu? O! Właśnie, możesz zrobić Ctrl plus, żeby... Command. Tak, bo może być... Nie, rzeczywiście, dziękuję za uwagę. Sensowna jest. Dobra, mamy zmiany. Dobra, pokaż, czy ten ingres nam się, jeśli możesz, zaktualizował. Chyba jest trochę lepiej. Oczywiście certyfikat jest samopodpisany, więc wiadomo. No i mamy krowy. Na razie jedną, ale możemy sobie dodać następne. I zobaczcie, tutaj właśnie jako element customizacji możemy sobie też od razu stwierdzić, ile deploymentów, albo na przykład zmienić nawet kolor. Jaki kolor wybieramy? Zielony, bardzo dobrze. Za czerwony zabieram kameleony. Ilość replik? No to duży rachunek bym dostał. Poza tym mamy ograniczenie, nie, na ilość podów. No dajmy powiedzmy 10, nie? Teraz właśnie, kliknij commit, proszę Emilu, i jakbyśmy szybko się przełączyli i zobaczyli, jak nam te kameleony się rozmnażają. Czym kameleony? Krowy. A kliknąłeś tam commit... O, jest, dobra, super. No więc widzimy, że rzeczywiście zmiana na poziomie tego repozytorium gitowego, Flit w prosty sposób rozpoznaje i jest w stanie nam modyfikować. No dobrze. To teraz spróbujmy jeszcze coś innego. Jeszcze, przepraszam, ale sprawdzę, czy goś nie zapomniałem. Została nam jeszcze jedna rzecz, dlatego że wspominałem o tym, że Flit bardzo dobrze sprawdzać się będzie w sytuacji, kiedy będziemy zarządzać dużą ilością klastrów i będziemy chcieli te same elementy w prosty sposób zaaplikować. Mamy jakiś standard aplikacji czy komponentów, które mamy na klastrach i będziemy chcieli szybko je przenosić na przykład nowo dodane klastry. Dlatego wcześniej utworzyliśmy sobie klaster ten OSD2 i teraz będziemy chcieli dodać, że tak powiem, to, co już jak gdyby jest na klastrze tym pierwszym, rozszerzyć te elementy na klaster drugi. No i zaczniemy od tego, że, o ile pamiętam w naszym planie, zaczynamy od tego, że w ramach naszej aplikacji
przepraszam, naszego narzędzia Fleet, utworzymy sobie, tam jest taka sekcja, nazywa się Cluster Groups, czyli mogę sobie tworzyć grupy klastrów, do których które będę jak gdyby zarządzał z jednego miejsca wspólnie. Taką grupę sobie utworzymy. Jaką nazwę, Emilu, dzisiaj przeznaczyłeś na naszą grupę? AWS, tak. Dobrze, więc nadamy sobie nazwę grupy, może AWS grupa, OSD albo coś takiego. Teraz tak, najprostszą metodą, żeby w ramach grupy automatycznie wybierać elementy, są po prostu selektory za pomocą labeli. I tutaj właśnie Emil też miał bardzo fajne pomysły wczoraj. Hotel Hilton. Tak? Proszę zobaczyć, że na razie nie mamy jeszcze żadnych matches no existing cluster, czy na razie nie mamy żadnego klastra, który spełnia te zasady. Nie pokazuj na razie, bo jeszcze chciałbym rozlosować, co muszę zrobić na poziomie klastra, żeby te klastry się wybrały. Kto był pierwszy? Ręka w górę. Pan z tyłu, jeśli mogę prosić o podanie. O, przepraszam. Ale słabo się rzuca kameleonem, niestety. No więc dobrze, co musimy zrobić? Na poziomie klastrów zedytujemy sobie klastry, dodamy te labele i zobaczymy, czy nam to w jakiś sposób zadziałało. No teraz to są fonty już takie, ale chyba widzieć lepiej, tylko nie widać całości. To jest klaster ten chyba pierwszy, tak? OSD 1, to był hotel Hilton. Ja mam prośbę, Tomku, jakbyś mi dorzucił kameleonów, proszę, od Rafała, bo mam pomysły na następne pytania. Dziękuję. Więc jak już widać od razu, że na poziomie grupy mamy, ten klaster się znalazł, no to może ten drugi też dodajmy, żebyśmy mogli coś z nim zrobić, żeby ta grupa już miała dwa klastry po prostu. Czyli znowu edytujemy konfigurację, przechodzimy do sekcji labeli, wpisujemy nasz klucz, kombinację klucz-wartość, hotel Hilton. No i co? No i teraz co musimy jeszcze zrobić? Kto ma pomysł, żeby teraz rozszerzyć? Jeśli ktoś uważa, to może zauważy, to może pamięta. Co muszę zmienić w konfiguracji swoich tych zdefiniowanych tutaj repozytoriów, żeby teraz automatycznie ta konfiguracja przeszła na... W którym miejscu? Nie? A jakiś inny pomysł? Czyli po stronie ranchera? A w którym miejscu? Bardzo dobrze, tutaj proszę kameleona dla tego pana. Tomku, dziękuję. Zgadza się. Ci, którzy kombinowali, żeby zmienić to tutaj, poniekąd też dobrze kombinowali, ale to nie do końca jeszcze o to chodzi. Za chwilę tam do tego dojdziemy. Na razie przy tworzeniu repozytorium zdefiniowaliśmy sobie, że wskazaliśmy bezpośrednio klaster. A teraz w ramach repozytorium, czyli na poziomie ranchera, gdzie mamy zdefiniowane repozytoria we Fleecie, wskażemy nie konkretny klaster, tylko już tą grupę, którą utworzyliśmy przed chwilą. Emilu, zrobiłeś już to, bo ja tu... jeszcze nie? To poproszę. Nie, to w git repo klikasz edit i pamiętasz, zaczynamy od systemowych, żeby pokazać błędy na początek. Na drugiej stronie. Tak, i teraz zobaczcie, jako target, tam widocznie jest u góry, mieliśmy wskazany bezpośrednio AWS OSD1, ale teraz tutaj zmieniamy to na grupę. No i zobaczmy na poziomie naszego repozytorium, co tutaj się będzie działo. Widzimy, że klaster ready jest 1:1. To się nam zaraz odświeży. Już pojawia się właśnie, że mamy klaster ready 1:2. Coś jest na czerwono, czyli wiadomo, czerwone stój, zielone idź.
I zaraz zobaczymy, z czego będzie wynikał ten błąd. Za to też może być kameleon. Nie edytuj jeszcze tego. Emil, jakbyś mógł jeszcze kliknąć cancel i pokazać, kliknąć na AWS system nasz. O właśnie. Jeszcze proszę bardziej konkretnie, bo chyba w dobrą stronę pan idzie. Kto powiedział o CRDK-ach? Brawo, poproszę kameleona. Tutaj, Tomku. CRDK-i. Wymusiliśmy, uruchamiając, dodając na repozytorium właśnie systemowym, wymusiliśmy instalację CERT Managera, ale żeby uruchomić CERT Managera, potrzebujemy CRDK-i, nie? A ich nie ma. Jak to skorygujemy? Po prostu nasze repozytorium, tam gdzie mamy CRDK-i, zmienimy target z jednego klastra na całą grupę, no i czekamy. Chwileczkę to potrwa, jak tam czasowo. My mamy chyba małe opóźnienie planowe, tak? Także już jesteśmy bliżej końca, ale chyba powinniśmy się zmieścić w czasie. No to chwileczkę trwa, zanim on tam sobie odnajdzie, że mu się te pojawiły, potem zmieni. Może, żeby nie czekać, Emilu, uruchommy jeszcze te nasze krowy na tym naszym nowym klastrze, znowu w podobny sposób. Czyli w repozytoriach. Musimy zedytować repozytorium. Nie, to w helmowe na razie, nie helmowe, przepraszam, fleetowe. Te apps, musimy je zmienić na to, żeby ono wskazywało na... na grupę klastrów. Dobra, to mam pytanie. Czy teraz na tym drugim klastrze te krowy nam się od razu uruchomią i będą dostępne? Co brakuje? Dokładnie. Będzie nam znowu, ponieważ na nowym klastrze ten selektor, który customizuje nam parametry, był ustawiony na nasz pierwszy klaster. Tak naprawdę, żeby na drugim klastrze podać mu właściwą konfigurację, między innymi właśnie ingresową, musimy dodać to pole, więc Emil, jeśli byś właśnie pokazał, zedytujemy sobie tą sekcję tutaj. Nie, target customization nie kopiujesz, tylko od... Aha. No i co? Zmieniamy nazwę na second cluster. Potrzebujemy właśnie naszego nazwy klastra tego nowego. Jeszcze czekaj, właśnie, dobrze, przepraszam, już masz rację. Musimy znaleźć adres IP publiczny, żebyśmy mogli ingres skustomizować. Może zmień kolorek na jakiś inny. Red. No dobra. I tutaj jeszcze ten, powinien być ilość replik 666, ale nie mamy takiego dużego klastra.
No dobra, no i za chwilę powinniśmy zobaczyć, jak nam tam ten cert manager nam się udał, czy mamy klasyczny problem demonstracji na żywo. Dobrze, tak widzimy, w międzyczasie to, co mówiłem, ten cert manager, jak te CRD-ki dostał, to on już potem się zrestartował, nadpisał, jest OK. A jeśli chodzi o nasze krowy, widzimy, że odpaliły nam się i on w tej chwili zaczyna uruchamiać procesy. Tak naprawdę każdy obraz tej krowy to jest po prostu jeden konkretny pod, czyli każdy jest repliką tego samego kontenera. No dobrze, to w miarę, bez większych problemów, dotarliśmy do końca części technicznej. Parę słów jeszcze na zakończenie, jakbyś mi przekazał kabelek. I poprosimy jeszcze o przełączenie się pana, na przełączenie na mój laptop. Generalnie, jak widzicie państwo, za pomocą tej demonstracji pokazaliśmy, w jaki stosunkowo prosty sposób możemy właśnie użyć Flita do tego, żeby zarządzać dużymi środowiskami. On jest też szczególnie ukierunkowany na to, żeby zarządzać na przykład ilością klastrów edge'owych w jakichś strasznych ilościach rzędu tam tysiące nawet, bo takie implementacje mamy na świecie. I w ten sposób, nie wiem, wypychając konkretną aplikację, możemy ją w prosty sposób uruchamiać właśnie na wszystkich końcówkach edge'owych. Parę informacji takich ogólnych na zakończenie. Gdyby państwo chcieli sobie przetrenować, wszystkie te elementy są dostępne na publicznych repozytoriach. Te prezentacje nasze będą później po konferencji dostępne, więc można sobie do nich się odwołać, pobawić się tym, jeśli ktoś chce. My oczywiście jako firma otwarta zapraszamy na nasze otwarte Rodea, to są takie workshopy, gdzie państwo dostają naszą infrastrukturę i mogą się pobawić. Nazywa się to Rancher Rodeo. Takie stricte rancherowe, czyli właśnie z samego ranchera będzie 16 maja. Zapraszamy ewentualnie. Drugie jest wcześniej 9 maja, właśnie z kwestii związanych z bezpieczeństwem. To jest produktu New Vector. No i przypominamy, że tak naprawdę nie odetchniemy, przynajmniej ja z Emilem nie odetchniemy za bardzo, bo za kilka minut mamy następną sesję dotyczącą właśnie bezpieczeństwa aplikacji w kontenerach, czyli jak zhakować albo jak się nie dać zhakować w Kubernetesie. Będziemy próbować włamać się do kontenera, z poziomu kontenera uzyskać dostęp do hosta, klastra i ewentualnie dalej, a potem spróbujemy takie środowisko zabezpieczyć. Dziękuję bardzo za pierwszą sekcję.